Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być w waszym wspaniałym zborze, że dzięki waszemu pastorowi i bratu Jankowi znalazłem się na tym miejscu, aby usługiwać ludziom, którzy przyjechali na dni skupienia. I tak jak już mówiłem to w swoich usługach, bardzo jestem wdzięczny Bogu za takie miejsce, za taką służbę, którą prowadzicie wśród ludzi, którzy są pogubieni, o których mogliśmy dzisiaj słyszeć już w tym świadectwie. I takich ludzi uratowaliście dzięki tej pracy już bardzo, bardzo wiele. I wierzę, że kontynuując tą pracę, będziecie oglądali owoce wspaniałej swojej służby jeszcze obfitsze. I cieszę się, że mogę być tutaj, że mogę przyłożyć też swoją rękę do tego doskonałego dzieła, które budujecie. Kazanie, które dzisiaj przygotowałem, jest kazaniem ewangelizacyjnym, więc szukałem też takiego miejsca. Pan Bóg położył mi słowo na sercu, kiedy się modliłem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment Bożego Słowa w Dziejach Apostolskich na 3 rozdziale. Może wcześniej, może nie wszyscy mnie znacie, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Świeżawie. Wiele tutaj już było radości z powodu tego miasta przez te kilka dni. Wiem, że kiedy się nabożeństwo skończy, i tak zapomniecie, skąd jestem. Będziecie przychodzić: bracia, skąd ty jesteś? I gdzie ta Świeżawa? Świeżawa to miejscowość koło Jeleniej Góry, między Jelenią Górą a Legnicą. Tam się kiedyś nawróciłem w 90 roku. Później służyłem w kościele zielonoświątkowym w Janowicach Wielkich z bratem Markiem Tomczyńskim, który przekazuje bardzo serdeczne pozdrowienia dla waszego kościoła. Służyłem w ośrodku tam przez 13 lat. Wspólnie służyliśmy Bogu. W międzyczasie też przez 3 lata służyłem w misji namiotowej z moją żoną, z dziećmi. Jeździliśmy, rozbijając duży namiot i głosząc Ewangelię. Wspaniały okres, kiedy mogłem też widzieć wiele osób pojednanych z Bogiem. Ale po 13 latach służby w kościele w Janowicach wróciłem do Świeżawy, aby tam rozpocząć pracę kościoła. I tam od 2 lat mamy kościół zarejestrowany i służę Bogu jako przywódca tego kościoła, więc stamtąd też przywożę wam gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Mam żonę, mam 3 wspaniałych dzieci i jestem szczęśliwy dzięki temu, że spotkałem na swojej drodze Pana Jezusa Chrystusa i On zmienił moje życie. To tyle o mnie. A teraz posłuchajmy fragmentu Bożego Słowa, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. A ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali go bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy on się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Ten fragment Bożego Słowa jest bardzo ewangelizacyjny i wierzę, że każdy z nas może znaleźć tutaj miejsce dla siebie, gdzieś może się odnaleźć. Jest tutaj kilka grup
na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Pierwsza grupa to Piotr i Jan. To ludzie, to uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy idą do świątyni, idą na modlitwę, idą, aby modlić się. Wiecie, oni mieli w swoim życiu takie stałe miejsce w życiu, życie modlitwy. To jest bardzo ważne. My o tym wiemy, że to jest ważne. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy szczególnie na to też zwrócili uwagę, że jeżeli nie mam życia modlitwy, to moje życie nie ma też owoców. Piotr i Jan szli na modlitwę. Mieli kulturę modlitwy w swoim życiu. Musimy iść, jest godzina, żeby się modlić. Będziemy wielbić Boga. Druga grupa to ten chromy człowiek, który cierpiał od urodzenia, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie Krzysztofa. Od urodzenia był człowiekiem nieszczęśliwym do pewnego momentu. I ten człowiek również, zdany na łaskę innych ludzi, bez nadziei, bez jakiejś perspektywy życia. Straszny stan, ale wśród nas takich ludzi żyje bardzo wiele. Dzisiaj takich ludzi mamy wokół nas bardzo dużo, którzy nie wiedzą, gdzie tej nadziei, gdzie ją znaleźć. Następna grupa ludzi to ludzie, którzy usługiwali temu chromemu człowiekowi. To ludzie, którzy widzieli, że ten człowiek potrzebuje może środków do życia, może cierpi, więc nie byli obojętni. Szukali jakiegoś rozwiązania dla niego. Może nie znali tego właściwego, żeby mu pomóc we właściwy sposób, ale w jakiś sposób się starali. Zobaczcie, że oni go nie przynieśli do świątyni. Do świątyni on wszedł z Piotrem i Janem. Ale ci ludzie, którzy mu pomagali, przyprowadzili go przed świątynię. I kolejna, czwarta grupa to ludzie, którzy później się przypatrują, których ogarnęło zdumienie, oszołomienie z tego, co się stało. Którzy nagle zostali zaskoczeni. Co za wspaniały cud. I te cztery grupy ludzi dzisiaj żyją wokół nas. Jesteśmy też częścią tych ludzi. W której grupie się znajduje? I być może dzisiaj na tym miejscu jest te cztery grupy ludzi. Może jesteś tą osobą, która jest oddanym uczniem Jezusa Chrystusa, który trwa w modlitwie, trwa w Jezusie Chrystusie, jest częścią społeczności Jezusa Chrystusa. Może jesteś właśnie tą osobą chromą od urodzenia. Może nie znasz wyjścia z swojej sytuacji. Ten człowiek był chromy, nie mógł chodzić. A co dzisiaj jest twoim problemem? Może jesteś na tym miejscu i tak jak tamten człowiek potrzebujesz pomocy. I wiele osób próbowało ci pomóc, ale ta pomoc praktycznie nic nie zmieniała w swoim życiu. Tak jak nie zmieniała niczego w życiu tego chromego człowieka. To, co dostał, tam parę złotych być może, parę groszy. Musiał też, myślę, że też tym ludziom zapłacić, żeby go z powrotem zanieśli, żeby następnego dnia znowu go przynieśli na to miejsce. Może niewiele mu z tego zostawało. Nadzieje były duże, ale wiecie, efekty może niewielkie. Może jesteśmy tymi ludźmi, których nagle widząc jakiś cud, jakąś przemianę, jesteśmy zaskoczeni, oszołomieni. Jak jest to możliwe? Jeżeli Chrystus nie jest kimś, kogo dobrze znasz, to właśnie tak się zachowuje człowiek, który nie zna Chrystusa, więc dzisiaj poznaj Go. Poznaj Go nie tylko, nie chcę, żebyś Go znał tylko ze słyszenia, tak jak mówi Hiob. Znałem Boga ze słyszenia, ale teraz znam Go takim, jaki jest. Teraz Go znam. Już nie tylko słyszałem o Nim, ale Go znam. I
Piotr i Jan, jak już mówiłem, oni mieli w swoim życiu miejsce na modlitwę. I idąc na tą modlitwę, spotykają człowieka. Prosił o jałmużnę, prosił, żeby mu coś dać. W naszym życiu spotykamy takich ludzi, którzy wyciągają do nas rękę i mówią: proszę, pomóż mi, bo jest mi ciężko, bo nie mam, bo potrzebuję, żeby coś zjeść. I co robię? Piotr mówi: jest to, nie mam. Nie mam ani srebra, nie mam złota, ale mam coś, co ci mogę dać. Co ja dzisiaj daję takim ludziom? Czy daję im 5 złotych, mówię: dobra, w porządku, idź sobie tam coś kup, i mam problem z głowy? Czy daję mu wózek spod marketu i mówię: posłuchaj, tam masz 2 złote, więc będziesz mógł sobie kupić bułkę? Wiecie, od portfeli jest setki innych ludzi, ale my mamy coś więcej. Piotr i Jan mieli coś więcej dla tego człowieka. Czytamy, Piotr mówi: nie mam srebra, nie mam złota, nie mam żadnego euro, ale mam coś, co ci mogę dać. I mówi w imieniu Jezusa, najpierw mówi: spójrz na nas. To jest odważne pytanie, znaczy odważna propozycja. Czy mogę dzisiaj powiedzieć: spójrz na mnie, drugiej osobie? Co inni powiedzą o mnie? Co inni mówią o mnie? To jest to, co zrobił Piotr, to było odważne. Ale my mamy być takimi, żebyś się nie bał, żeby inni patrzyli na twoje życie i chcieli go naśladować. Mówi: spójrz na mnie. Może myślisz: no tak, Piotr mógł tak powiedzieć. Jan też, no byli uczniami Jezusa. Doskonali uczniowie, Pan ich wybrał, apostołowie. To byli też zwykli ludzie. Musimy wiedzieć, że to byli ludzie tacy jak my, z ciała i krwi, którzy mieli też wiele problemów w swoim życiu. Oni też nie byli doskonali. O Piotrze wiemy, że się zaparł Pana Jezusa. I może mówisz: wow, jak on mógł się zaprzeć? Ja bym się nigdy nie zaparł, gdybym widział to, co Jezus czyni, to jak Jezus żył, to ja nigdy. Piotr też tak mówił. Piotr był też tą osobą, która napominała Pana Jezusa. Mówi: Panie Jezu, nie możesz tak o sobie mówić. Nie może to przyjść na Ciebie. Przecież Ty jesteś Synem Bożym. O czym Ty mówisz? Pan Jezus musiał go zgromić. Powiedzieć: posłuchaj, Piotrze, nie tak. A Jan? Jan to nie tylko ten, który kładł swoją głowę na piersi Jezusa. Często tak patrzymy na Jana. Ale Jan to też było kawał łobuza z niego. To Jan chciał ściągnąć ogień z nieba. Pamiętacie? Kiedy szli z Jezusem i Samarytanie nie chcieli tam gościć, nie chcieli na pewne rzeczy pozwolić Jezusowi, to Jan mówi: Panie, ściągnij tu ogień. Spal tych ludzi. Pokaż im, co możesz, co potrafisz. Skoro takimi są. A więc to nie był też taki ideał. Ja też mam na imię Jan i też nie jestem ideałem. A kiedy była sytuacja, żeby zadać sobie o dobrą posadę w Królestwie Bożym, to Jan też zabiegał o to, żeby być zaraz przy Jezusie, tam w niebie. Mówi: spraw Jezu, abyśmy tam byli. To też pokazuje, że Jan szukał gdzieś tam poza plecami jakiejś ciepłej posadki. Więc to byli normalni ludzie, ale potrafili powiedzieć: spójrz na mnie. Dlaczego? Bo to ten czas oni wykorzystali, aby
aby się zmieniać, aby kształtować swój charakter, aby wzrastać duchowo, aby być innymi ludźmi, aby nie pozostawać takimi, jakimi się nawrócili. Nie byli już takimi, jakimi zostali powołani. I ty i ja nie możemy zostać takimi, jakimi byliśmy. Ale musimy prosić Boga, aby nas zmieniał, aby nas kształtował, aby Duch Święty przekonywał nas o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Abyśmy mogli powiedzieć, spójrz na mnie. Patrząc na inną osobę, powiedzieć, posłuchaj, spójrz na moje życie. Nie tylko w kościele, nie tylko przez te 2 godziny czy 3, ale kiedy jutro będziesz w pracy, w szkole. Czy mogę powiedzieć, spójrz na mnie? Jest wiele świadectw ludzi, którzy naprawdę swoim przykładem pokazali, że prawdziwie są chrześcijanami, że prawdziwie wierzą Bogu. I do tego my musimy dążyć, żeby mieć taką postawę. I to się wiąże z kazaniem ewangelizacyjnym. To jest praca nad sobą, nad swoim też charakterem, nad swoją postawą. Piotr i Jan mówią, spójrz na nas. I kiedy ten człowiek spojrzał, być może znał tych ludzi, wiedział, że są to apostołowie, nie pierwszy raz tamtędy przechodzili. I Piotr wyciągnął do niego rękę, podniósł go i czytamy, ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego kostki i zerwał się i stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni. Przechadzając się, podskakując, chwaląc Boga. Chwalił Boga, to co przed chwilą mogliśmy tu czynić na tym miejscu. I może tak jak tą pieśń, którą później pastor poprosił, abyśmy jeszcze raz zaśpiewali. Może właśnie, gdyby ta pieśń była mu znana, może tą pieśnią też by chwalił Boga, że Jezus jest siłą Jego, że Jezus jest Jego Zbawicielem, że Jezus jest Jego Uzdrowicielem. I może by powiedział, w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Od urodzenia do dzisiaj szukałem wolności, szukałem szczęścia. Nie tylko chciałem słuchać tego, co tam się dzieje w świątyni. Nigdy nie mogłem tam być, nigdy nie mogłem tam się znaleźć. Byłem na zewnątrz, ale dzisiaj znalazłem to, o czym pragnąłem przez całe swoje życie. I to jest coś, co możesz zrobić dla drugiej osoby. Wyciągnąć do niej swoją rękę. Podnieść go i widzieć owoce. Ale czy tak jest w naszym życiu? Co jest powodem, że czasami tych owoców nie widzimy? Albo nawet nie zbliżamy się do takich sytuacji, bo mówimy, to i tak niczego nie zmieni. Piotr i Jan mieli coś, o co my musimy też zabiegać. Żebyś miał owoce w swojej służbie, żebyś miał owoce w swoim życiu, musisz coś zrobić. Otwórzmy Ewangelię Jana i tam na 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Kiedy wydaje owoc? Kiedy trwam w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus porównał to do krzewu winnego. Jesteśmy tą latoroślą, na której może się pojawić owoc. Ale tylko wówczas, jeżeli będę trwał w Jezusie Chrystusie, jeżeli z Niego będę czerpał, to latorość
nie sama z siebie wydaje owoc, ale właśnie z tego krzewu, który jest zakorzeniony w glebie i tam bierze te wszystkie minerały, które są potrzebne, aby ta latorość mogła wydać owoc. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Piotr i Jan trwali w Jezusie Chrystusie. Oni wiedzieli, że to jest najważniejsze. I to trwanie pozwoliło spojrzeć na tego człowieka i powiedzieć, nie mam nic, nie mam tego, na co liczysz. Nie mam złota, nie mam srebra, ale mam coś więcej. W imieniu Jezusa Chrystusa, w którego wierzę, z którym mam relację, w którym trwam, a który trwa we mnie, mówię ci, wstań. Będziesz oglądała owoce, jeżeli będziemy trwali w Jezusie Chrystusie. Ja będę oglądał owoce swojej służby, jeżeli tylko będę trwał w Jezusie Chrystusie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Zobaczcie, albo trwam w Jezusie Chrystusie i mam owoce swojego życia, albo nie trwam. Ale Pan Jezus mówi, że mamy trwać. Mówi, trwaj. Zachęca nas do tego, co mamy robić. Mówi, masz trwać, a będziesz wydawał owoce. Bo beze mnie, Pan Jezus mówi, nic nie jesteś w stanie uczynić. Beze mnie, bez Jezusa Chrystusa, Piotr mógłby tam spędzić cały ten dzień i nic by nie zrobił dla tego człowieka. Dzisiaj moja zachęta dla każdego z nas, abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie. Jeżeli, jak wygląda dzisiaj nasze życie modlitwy, Piotr i Jan wiemy, co robili. Oni szli, mieli czas poświęcony na modlitwę. Kiedy usługiwałem tu przez te dni, mówiłem o człowieku, który przez 38 lat był chory i leżał przy bramie tam w Jerozolimie, przy bramie pięknej, gdzie jest Betesda. I tam, kiedy Pan Jezus do niego przyszedł, ten przykład pokazuje, co powoduje w naszym życiu, że możemy mieć relację z Jezusem. Co jest ważne w naszym życiu. To właśnie poświęcony czas. Ten człowiek leżący nie mógł odejść od Jezusa. On tam musiał być. I w ten czas mógł spotkać się z Jezusem. Mógł usłyszeć Jezusa. Mógł usłyszeć to, co Pan Jezus miał dla niego. Nie usłyszysz to, co ma Bóg dla ciebie. Nie usłyszysz Bożego Słowa dla swojego życia, jeżeli nie będziesz mógł poświęcić Mu swojego czasu. Żyjemy w czasach, o którym każdy wie, że są zabiegane, zwariowane. Wszystko na szybko. Spotkasz człowieka, to pierwsze, co usłyszysz, posłuchaj, nie mam czasu. Jeżeli nie będziesz miał czasu, to nie będziesz miał możliwości trwania w Chrystusie. To nie usłyszysz tego, co Pan Bóg ma ci do powiedzenia. Więc to jest tak ważne, żeby w swoim życiu tak poukładać sprawy, tak poodrzucać te rzeczy, które są niewartościowe, bezwartościowe, które nie służą niczemu i nikomu, wyrzuć to. A w to miejsce wygospodaruj na trwanie w Bogu, na trwanie w Jezusie Chrystusie, a zobaczysz, jak będzie wyglądało twoje życie. Piotr i Jan mieli taką kulturę życia. Oni trwali w Bogu. Bóg nie postawi na naszej drodze ludzi, jeżeli nie będziemy z Nim trwali. Mam świadectwo. Wiecie, pewnego dnia jechałem do szpitala. Nasza siostra leżała w szpitalu, więc jechałem z jej mężem, aby ją odwiedzić. I kiedy miałem jechać, miałem zaplanowane, modliłem się i mówię, Panie Boże, Ty wiesz, że jadę do tej kobiety, do naszej siostry, aby się z nią modlić, aby się z nią spotkać, ale nie chcę tylko nastawiać się na jedną osobę, bo może Ty chcesz, aby
abym kogoś tam spotkał, abym komuś mógł głosić Ewangelię, abym z kimś się mógł pomodlić. Oto jestem gotowy. Jeżeli dasz mi taką możliwość, chcę to robić. I pojechałem. Wchodzimy do tego pokoju. Są dwie osoby. Jest osoba, do której przyjechaliśmy, siostra Grażyna, a druga kobieta odwrócona plecami, twarzą do ściany, spała. No więc rozmawiamy z Grażyną i nagle ten człowiek dostał telefon i mówi: posłuchaj, nie mogę teraz rozmawiać, jestem z pastorem ze Świeżawy, więc później oddzwonię. I ta kobieta odwróciła się. I kiedy ona się odwróciła, spojrzała na mnie, ja spojrzałem na nią, nie poznałem. Ona mówi: ja Pana znam. I w ten czas się troszeczkę tak otrząsłem, ale mówię: to bardzo mi miło. Ona mówi: Pan jest pastorem. Ja mówię: tak, ze Świeżawy, tak. Pan Janek. Ja mówię: tak. On mówi: a Pan ma córkę Dominikę, która mówi, zawsze ją nazywaliśmy Kangurek, bo ona zawsze miała zabawki w tym, jak mówię, kangurki i misie koala, ponieważ chciała wyjechać do Australii. I wyjechała. I nagle okazuje się, że ta kobieta 25 lat temu chodziła do kościoła, do Janowic. Kilka razy była, gdzie tam służyłem też w tym kościele. Później i życie tej kobiety się skomplikowało. Jej mąż popełnił samobójstwo, została z dwójką dzieci. Później wzięła sobie innego mężczyznę i żyli bez ślubu przez wiele lat, praktycznie do dzisiaj. Ale trafiła do szpitala, ma nowotwora żołądka, nie może jeść. Tak na marginesie. Kochani, ile razy dziś, może dzisiaj, dziękowaliśmy Bogu za to, że możemy jeść? Ile razy byłeś wdzięczny Bogu za to, że mogłeś stać na swoje nogi, przyjść na to miejsce? Że takie sytuacje w szpitalu pokazują, my czasami myślimy, to mi się należy. Jem, no bo mogę, podziękuję za pokarm, ale to, że mogę jeść, no to przecież normalne, to nie? Czym to, że mogę przyjść, to jest normalne. Pastor dzisiaj modlił się rano, kiedy się obudził, dziękując za nowy dzień. Tak, mamy dziękować za nowy dzień, mamy dziękować za to, że mogę przyjść tu na to miejsce, że mogłem wstać. Mamy dziękować Bogu za to, że mogę jeść. Bo to wszystko z łaski. To nie należy się nam. To jest coś, co otrzymujemy z Bożej łaski. Jeżeli tak będziesz wiedział, o tym będziesz wiedział, będziesz dziękował Bogu. Czasami mówisz: a za co ja mam dziękować Bogu? No właśnie za to. I wracając do tej Bożeny, okazało się, że ona przez wiele lat, już później nie chodziła do kościoła, miała pewnych oskarżeń wiele. I mogłem jej powiedzieć: posłuchaj, modliłem się, żeby Bóg postawił na mojej drodze kogoś, jadąc tutaj do szpitala. I ponieważ jesteś to ty, to chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg cię kocha i że się nie odwrócił od ciebie. Że Pan Bóg pamięta o tobie, pamięta o tym dniu, kiedy chodziłaś do kościoła ze swoimi dziećmi. I Pan Bóg chce ratować twoje życie. Mogliśmy modlić się, mogliśmy płakać tam. I ona wiedziała, że Bóg jej nie zostawił. Bóg postawi na naszej drodze życia ludzi, którzy potrzebują usłyszeć, że Bóg ich kocha. I w waszym zborze na pewno jest wiele osób, którzy dzisiaj nie chodzą do kościoła, którzy dzisiaj są poza kościołem. Poza kościołem, tak jak był ten człowiek chromy. Może słyszą, może czasami nawet przechodzą obok. O, kiedyś tam chodziłem, fajnie było, ale dzisiaj nie wiem, czy tam już mogę pójść. Wstyd, Bóg już mnie może opuścił. Wiecie, w życiu mamy wiele różnych sytuacji.
które nas oskarżają. Ale może Pan Bóg chce, żebyś poszedł do tej, żebyś poszła do tej osoby. Powiedziała, posłuchaj, jest to naprawdę, Bóg cię kocha. Odwróć się od tego, co jest złe. Wróć. Bóg na ciebie czeka. I kiedy mogłem tej kobiecie to powiedzieć, to wiedziałem, że to jest odpowiedź też na moją modlitwę, że Bóg postawił mi tą kobietę na drodze. Ale nie postawi na naszej drodze życia drugiej osoby Pan Bóg, jeżeli po prostu pojadę po prostu prosto spod telewizora czy spod internetu. Wiecie, to czasami tak jest. Ciach, wyłączę, dobra, już jadę, bo nie, musimy mieć relację z Bogiem. Musimy trwać w Bogu, musimy się Go pytać, musimy być tymi, którzy chcą Jemu służyć. Nie chcę, żebym się zapędził w niektóre rzeczy. Kochani, jeszcze jedna ważna rzecz. To też w kwestii ewangelizacji. Piotr ujął go za prawą rękę. Wyciągnął do niego swoją rękę. To jest coś, co również, z czym się chcę dzisiaj podzielić, krótko już przed modlitwą. Coś, co również ma związek z przemianą naszego życia, z ewangelizacją. Czy zawsze jestem gotowy wyciągnąć rękę do drugiej osoby, która być może wczoraj słyszeliśmy świadectwo brata Mirka, który mówi, że on wiedział, że nie pachnie przyjemnie, że śmierdzi, że ludzie się odsuwali od niego. I rzeczywiście taka jest reakcja ludzi, kiedy widzą człowieka brudnego, niemile pachnącego, to się wolą usunąć. Czy jestem gotowy wyciągnąć do niego rękę? Piotr wyciągnął. Czy jestem gotowy wyciągnąć rękę do człowieka chorego? Ja wczoraj rozmawiałem z siostrą, która właśnie pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi, z ludźmi, którzy właśnie może nieprzyjemnie pachną, którzy potrzebują naszej też takiej wyciągniętej ręki, ale często tak rzadko to robimy. Ale kiedy o tym myślę, myślę też o jeszcze jednej rzeczy. Czy wyciągam zawsze rękę do swojego brata, do swojej siostry? Czy zawsze mój brat z Kościoła, mój brat w wierze, mój brat w Chrystusie jest naprawdę, jestem dla niego przepełniony miłością? Pan Jezus powiedział tutaj, kiedy mówi o krzewie winnym, ja już tego nie czytałem, ale teraz przeczytam, mówi: trwajcie w miłości mojej. Mam trwać w Jezusie, mam trwać w Jego miłości, ale mam też mieć taką miłość, jaką Jezus ma dla nas. Czy jestem gotowy wyciągnąć rękę? Czy przypadkiem nie jest coś takiego, że ojejku, idzie ten brat naprzeciwko, to ja idę w drugą stronę, bo ja dzisiaj jakoś tak, bo coś tam w sercu jest, jakaś zadra. Wiecie, to może wygląda tak niewinnie. A co tam, no przecież nie jest doskonały, tyle mi zrobił złego. Ale czy ja jestem doskonały? Jezus się od nas nie odwrócił. A wiecie, ile myśmy zrobili złego? Ile myśmy nabroili w naszym życiu? A Jezus mówi: podejdź do mnie, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni tymi nieprawościami, które wobec mnie uczyniliście. Czy mam taką postawę? Czy mówię: nie, z tym bratem się nie będę witał. Temu już na pewno ręki nie podam. To nie jest mało ważne. To nie jest tylko twoja indywidualna sprawa. Otwórzmy pierwszy list Jana. I to już na koniec. Pierwszy list Jana, 3 rozdział od 13 wersetu. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci.
Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie swoje oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą, że przeszliśmy z śmierci do żywota. Kiedy? Bo miłujemy braci, bo miłuję brata, bo miłuję siostrę. I wiem w ten czas, że przeszedłem ze śmierci do życia. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Zobaczcie, jak ważne jest to, aby być pojednanym z sobą nawzajem też. Aby miłować. I nie tylko słowem. Nie tylko, wiecie, witaj bracie, chwała Bogu, niech Cię Bóg błogosławi. Ale też widzieć potrzeby, pragnienia innych. To, co dzisiaj powiedział Krzysztof tutaj, kiedy spotkał się tu w tym zborze z takimi pytaniami, czy może Ci w czymś pomóc? Wiecie, jak to jest ważne w życiu ludzi, którzy przychodzą do Kościoła? Ale to też, jak ważne jest to, żebyś to mógł usłyszeć od brata, od siostry, żebyś to również Ty mógł powiedzieć bracie i siostrze o tym, że jesteś gotowy pomóc, jesteś gotowy zainteresować się też życiem. Jesteśmy rodziną i to nie jest z krwi cielesnej, ale jesteśmy duchową rodziną, o wiele ważniejszą, o wiele cenniejszą. Dlatego dbajmy o to, miłujmy siebie nawzajem, miłujmy braćmi, wyciągajmy tą rękę jedni do drugich, nie uciekajmy od tego. Za chwilę będziemy się modlić, za chwilę będziemy wołać do Boga. Ten człowiek miał problem z chodzeniem, ale nie tylko z chodzeniem. On również nie miał osobistej relacji z Bogiem. Ale kiedy znalazł się na odpowiednim miejscu, wykorzystał to. Dzisiaj może nigdy jeszcze nie zrobiłeś tego kroku, aby pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możesz to uczynić. Możesz za chwilę wyjść na środek, powiedzieć, chcę odmienić swoje życie. Nie chcę żyć tak, jak żyłem do tej pory. A może gdzieś zaniedbałeś w swoim życiu relacje z Bogiem. Też za chwilę będziesz mógł to zrobić. Może jesteś chory. Kiedy usługiwałem przez te dni, to właśnie ten fragment z Ewangelii Jana z 5 rozdziału o tym człowieku z Betesdy, tam on usłyszał pytanie od Jezusa Chrystusa. Czy chcesz być zdrowy? I dzisiaj to pytanie jest również kierowane do Ciebie. Czy chcesz być zdrowy? I za chwilę będziemy mogli modlić, abyś był zdrowy. Aby Jezus Chrystus dał Ci zdrowie. Tak jak dał zdrowie temu, który był obok właśnie tej świątyni. A może jesteś osobą, która właśnie jest gdzieś na zewnątrz. Jesteś tu, ale duchem gdzieś wiesz, że jesteś daleko od Boga. Może jesteś właśnie przed tą świątynią, przed tą bliską relacją z Chrystusem. To również jest czas, kiedy będziemy mogli się modlić. A może Twoje serce jest cierpiące, bo nie ma tu z Tobą Twoich dzieci, bo nie ma tu z Tobą Twoich najbliższych. Bardzo rozradowałem się dzisiaj, kiedy siedząc tutaj, widziałem Wasze dzieci. Widziałem sporo, tą gromadkę, gromadę właściwie dzieci, którzy, wiecie, jak one z radością szły tutaj na szkółkę.
kiedy cały czas szły, mówię, o, chyba to się nie skończy, ten korowód chyba się nie skończy, cały czas nowe osoby. To radość, to wielka radość. Ale może w Twoim życiu doświadczałeś kiedyś takiego, doświadczałaś, że Twoje dzieci chodziły na szkółkę, a dzisiaj ich nie ma. Na koniec świadectwo i już będę robił wezwanie. Pewnego dnia przyszła do nas kobieta do kościoła, jak rozpoczęliśmy pracę. Powiedziała nam coś ważnego. Powiedziała: Panie Janku, 50 lat temu byłam w kościele w Janowicach. Zabrała mnie tam sąsiadka. Byłam kilka razy z nią na nabożeństwie. Później ta sąsiadka wyjechała i ja już nigdzie nie chodziłam do kościoła. Ale do dzisiaj pamiętam ten moment, jak tam byliśmy w kościele, jak były śpiewane pieśni, jak było czytane Boże Słowo. Mówi, mam do dzisiaj te broszurki, mam do dzisiaj Pismo Święte, które czytam. Mówi, moje życie później się pokomplikowało. Jedno małżeństwo, nieudana ciąża, poronienie. Drugie jakieś tam, wiecie, ona mi przypominała tą kobietę, która przyszła po wodę tam, kiedy spotkała się z Jezusem. Miała kilka takich nieudanych małżeństw. Ale błąkała się w tym życiu. I kiedy rozpoczęliśmy kościół w Świeżawie, ona przyszła do nas i powiedziała: ja chcę należeć do kościoła. Oddała swoje życie Jezusowi. Została ochrzczona. I później zachorowała na raka. Później jeździliśmy do niej do szpitala. To była między innymi ta kobieta, u której tam byłem później. I kiedy byłem pewnego dnia, widziałem, że stan już jest bardzo tragiczny. I przyjechałem do kościoła, ja byłem w czwartek, przyjechałem do kościoła w niedzielę i mówię: bracia, Grażyna jest w bardzo poważnym stanie i podejrzewam, że jeżeli Pan Bóg jej nie uzdrowi, to mogą być to ostatnie chwile jej życia. I w niedzielę, wiecie co, pojechaliśmy praktycznie całym zborem. Nie ma nas dużo, jest nas 18 członków, ale pojechaliśmy tam do szpitala. Ona była sama w tej sali. Tamtej Bożeny nie było, już ten raz ona wyjechała na przepustkę. I tam mogliśmy zrobić nabożeństwo. Po południu, o godzinie 18 do 21. Pozwolono nam, mogliśmy śpiewać ze śpiewnika pielgrzyma. Mogliśmy się modlić, mogliśmy zrobić wieczerzę. Ona przyjęła wieczerzę. Mieliśmy dobry czas. Siostry ją umyły, później tam przebrały. Myśmy sobie pojechali jeszcze zrobić jej zakupy. I za dwa dni odeszła do Pana. Dlaczego to mówię? Bo czasami modlimy się o nasze dzieci, które kiedyś chodziły do kościoła. I może minęło 50 lat i dzisiaj nie ma ich w kościele. Nie rezygnuj, aby modlić się o te osoby. Aby modlić. Może już przestałaś, może przestałeś. To zasiane ziarno w takim małym dziecku, ono tam jest i ono przyjdzie w pewnym momencie, wyda owoc. Więc nie zapominaj o modlitwie o swoje dziecko, bo Bóg o nim nie zapomniał. Bóg nie zapomniał o tobie i nie zapomniał o tym dziecku.